No cześć kochani, witajcie w nowym roku. Nie wiem jak tam u was, no ale u nas oprócz tego, że no mają być podwyżki wiadomo prądu i nie wiadomo jeszcze czego, no to większych zmian nie ma. Dzisiaj będziemy robić dla drapak. Jeszcze nie będę kupować drapaka, a chcielibyśmy, żeby były dwa, chociaż wymiana mi na razie, przynajmniej jak na razie, wystarcza. Nie jest tak, że się tam biją o miejsce. Najbardziej wszystkim lubią spać na samej górze, ale też jest tak, że jak ktoś jest na górze zajęty, to ktoś też śpi na dole, więc nie ma jakiegoś takiego większego problemu, ale że nowe materiały chcemy budować. Żeby ten rok był, wiecie, dobrym rokiem, żeby było. Ja dzień przed Sylwestrem tak naprawdę dostałam kopertę, dostaliśmy, tak jak mówiłam, z zaświadczeniem, że już mamy otwartą hodowlę, która się nazywa Ukotowani. Także, no, także fajnie, taki fajny prezent na nowy rok. Mamy już licencję na, wiecie, opłacone wszystko na cały 2021 rok. Też dostaliśmy takie zaświadczenie, także papiery są. No, jeszcze przyszedł nawet rodowód tej Ewy poprawiony, bo tam w jednym tam miejscu się ktoś pomylił. Także przyszedł poprawiony i... Wiecie, no i fajnie, mam nadzieję, że ten rok będzie naprawdę w porządku i mam nadzieję, że to się wszystko w tym naszym świecie ustabilizuje, unormuje i że będzie naprawdę dobrze. Teraz musimy z Arturem pozjadać wszystko to, co jest w lodówce, bo niby wiecie, niby tego trochę, wszystkiego tak po trochę, ale... no ale trochę pozostawało, także jest jeszcze sałatka jedna i druga. Makowiec już jest zjedzony, jest jeszcze jeden sernik, drugi sernik. I co jest jeszcze? Galaretka jest zjedzona, muffinki są zjedzone, te rolatki w cieście francuskim są zjedzone. Jeszcze zostały te śledzie. Co jeszcze zostało?
Jeszcze został farsz do krokietów, więc dorobię naleśników i zrobię nam krokiety. Tak sobie wymyśliłam, no bo nie, przecież nie wyrzucę farszu. Co jeszcze zostało? No wiecie, wędliny zostały, ser został, no sporo takich rzeczy, no, z którymi mogę coś zrobić. Obiadów nie będę robiła, bo to by było szkoda, wiecie, wyrzucić to co jest, a robić coś nowego. Więc obiadów na razie nie robię. No, koty, słuchajcie, szaleją, jedzą, mają apetyt, naprawdę petarda. No, także będziemy dzisiaj robić drapak. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, bo na razie tam Artur wczoraj malował, rysował taki projekt. Nie wiem, czy to, wiecie, też tak na żywo wyjdzie, jak on by chciał. Ja w internecie wyczaiłam jeden taki model, który mi się by bardzo podobał, ale on tam posiada domek i w ogóle, i nie wiem, czy Artur by to zrobił. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Zobaczymy, na co będą siły i chęci, i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ja sobie zjem orzeszka, bo mam tutaj, patrzą na mnie orzeszki, bo wy stoicie w szafce, a nad wami stoją orzeszki. Jeszcze. No, dużo orzechów poszło do makowca. Ale jeszcze dużo jest. Jeszcze musimy łupać. Bo jeszcze naprawdę jest dużo orzechów. No, także fajnie. Ja się cieszę, że Sylwester się udał. Słuchajcie, że impreza była naprawdę przednia. Naprawdę. Jak zaczęliśmy o 19, tak skończyliśmy o 4:30. Naprawdę, wytańczyliśmy się. No, mówię wam, tak jak. No, prawda jest taka, że od marca, no nigdzie na żadnej dyskotece, wiadomo, no nie byliśmy, nigdzie nie byliśmy. To już sobie powiedziałam, że w tego Sylwestra, tak jak ja się wytańczę. No, także wytańczyliśmy się za wszystkie czasy. Na jakiś czas nam to wystarczy. Mam nadzieję, że do czasu, aż otworzą jakieś kluby. No, także było fajnie, wesoło, słuchajcie, kolorowo, wiecie, balony, wszystko, wszystko było, także i naprawdę powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo w skromnym bardzo gronie Sylwester, ale bardzo, bardzo udany, bardzo, no naprawdę, wiecie, no nie wiem, jak jest dobre, fajne towarzystwo, to naprawdę, naprawdę. Jest zawsze fajnie, jest zawsze wesoło, także naprawdę, jeśli chodzi o nas, to jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bardzo nam się podobało i bardzo się cieszę, że wiecie, że pomimo tego, że już naprawdę byłam taka już, wiecie, zanim zaczęliśmy, to już byłam taka, wiecie, i w kręgosłupie mnie bolało i wszystko, i taka byłam, mówię, matko jedyna, ale to było warto, naprawdę było warto, bo naprawdę było super. Wszystko, wszystko smakowało, wszystko było super, także no, najważniejsze, że wszyscy zadowoleni. No, także my idziemy robić drapak. Artur, nie wiem, czy chce się przywitać, powiedzieć, co tam w nowym roku ciekawego oprócz podwyżek prądu się Dzień wydarzyło. dobry, kochani. Cześć, czołem. Ale przynajmniej gaz nie ma podrożeć, no, mama mówiła. Zakład energetyczny no się wiadomo. kłania. Chciałem poinformować właśnie, tak Jest jak myślę. styczeń, jest impreza. Dodatkowo wiele produktów jeszcze w sklepie nie byłem, ale No ma podrożeć właśnie. Na Wszystko, no szczęście, wiadomo. a to wam nie będę mówił na szczęście. Sami zobaczycie, co was Sami będę. wszystko zobaczycie. Co was będę tutaj patował. Właśnie. No, a my, ja mówiłam, idziemy robić drapak, A jakoś staramy myszko, się. ale tak, ale mieliśmy jeszcze gdzieś iść. Na Mieliśmy jeszcze, kochani, gdzieś iść. No. I myszka wam nie powie, gdzie Nic nie mieliśmy. powiem, już więcej nic dzisiaj nie powiem. No, i myszka dzisiaj nic więcej nie powie. Musicie z nami zostać, żeby zobaczyć. No. No, pa. No, jedziemy. Co tu się wydarzyło? No co tu się wydarzyło? Co się jeszcze wydarzy? Oto jest pytanie. No, co się tam A może. gdzie ci wszyscy ludzie jeżdżą? Co tam się może wydarzyć, myszko, gdzie jedziemy, powiedz. Nie powiem nic. To Zobaczycie się na chce miejscu. wydarzyć. Czy tam się jednak może Wydarzy, coś wydarzyć? ale wszystko zobaczycie na miejscu. Nie będę nic mówiła. Nic nie będę dzisiaj mówiła. Właśnie.
Nic nie powiem. Czyżby to była jakaś taka, że tak powiem, twoja powinność? Że nic nie powiem? Tak. Tak. Czy to jest coś, nie wiem, zmowa jest... milczenia, to się nazywa chyba omerta? Czy jakoś tak? Nie wiem, ja wiem tylko, że jest tak paskudna pogoda, że to jest taka pogoda typowo barowa. Albo taka pościelowa, wziąć tylko ciepłą herbatę, kocyk i filmy oglądać, ale trzeba się już przejść, słuchajcie. Bo trzeba iść na świeże powietrze, bo naprawdę... Bo myszka już ciało dostaje. Ostatni czas to ja, słuchajcie, tylko gary, sprzątanie i nic więcej. I na nic więcej czasu naprawdę nie było. I no i to wiecie, tak się wydaje, ale jeden, drugi, trzeci dzień leci. A człowiek sobie zdaje sprawę, że oprócz tego, że miał otwarte okno w domu, to nigdzie nie był. Kolorowy sny, kiedy ja dotykam ciebie. Kolorowy, kiedy no tańczył pragnienie. Hej, ho! Wiruje cały psia. Hej, ho! No. A Artur dostał taki wycisk od Lejli w nocy, wczoraj. No, że lepiej nic nie mówić. No, ona, wyobraźcie sobie, a potraficie sobie to wyobrazić, jak ktoś, no akurat nie musi być, co niektórzy chiłparnia, tylko to ma być kot i basta. To moja córka położyła mi się koło ucha i w takiej ciszy, to nawet... Zaczęłam laskać. To nawet jak ona sapi, nie? No. Tak śpi, to słychać tak... I takie... Cały czas. No. Ja co prawda mam... jakoś tak się ułożyło, że Lejla śpi z Arturem. I tak lubi spać gdzieś tam przy Arturze. Ewa przy mnie i wiecie, no... I tak jest, każdy ma swoje, no co? A ciasno? A jest. Ciasno, jak nie wiadomo co. A jeszcze jak one urosną, to już w ogóle nie wiem, co to będzie. Bo to chyba trzeba będzie, wiecie, Lejla co? Ma tendencję do kłodzenia się tak wzdłuż, no. Ale przy oparciu, nie? I się tak rozpycha zaraz. No. Także tak, tak jest. Tak jest. Takie mamy teraz, słuchajcie, zagwostki. O, autko się... Myszko, ale ja się... ja sobie tak myślę, że tu zaraz znowu ktoś ja. Powie, że jak to z kotem? Co ty? Córka? Nienormalny córka. Jesteś? Porąbało cię do końca o, już? O, ty z kotem? No. Że jak kot na łóżku może spać. Jak? O, ty. No. Także zaraz zobaczycie, gdzie jedziemy. Idzie. Nadchodzi. Nowa przyszłość. Ale szybciej ta przyszłość nadchodzi, tak? Czy przyszłość mnie słyszy? Słyszy. Halo. Słyszy. No i gdzie jesteśmy? Poznajecie? Myszka, dlatego w takich smutnych barwach, bo ma wam coś do zakomunikowania. Będzie to naprawdę bardzo ważny komunikat. Mów, jest Myszko. Okay. Artur was zrobi znowu konia. Ale poznajecie? Poznajecie? Gdzie jesteśmy? Czekajcie, przyłączę na normalność. Na normalność mnie przełącz. No, wreszcie, no. Trochę normalności. Jest normalność, czy nie? No, jest fajnie. Myszka mówi, że jest normalność. Ale jest zimno, powiem wam. Ucha. Myszko, ty nie mów takich rzeczy. No, zobaczcie, woda nawet zamarzła. Zaraz tam pójdziemy. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. No, jesteśmy. Czy to w ogóle prawda jest? Bez maseczek, na wolności jesteśmy. Myszka z łańcucha się zerwała. No i... No i gdzie jest ten wodospad? Tak to wygląda, naprawdę.
morski odcień, morskie kolory, fale nie biją o brzeg. Specjalnie, żeby wam weselej było. Co jest grane tutaj, jak fale nie biją? Czy fale mnie słyszą? Zobaczymy, odkryjemy tę tajemnicę. Odkryjemy nieznane, jak to? Przez ten czas, co... A, miłość nieznaną. Zobaczymy, gdzie tam ze schody. I tu nas zaciekawiło, co tam jest tak naprawdę. Tylko czy mysza tam podejdzie pod to wzniesienie. Sobie postanowił dzisiaj, że chce mnie wykończyć. Utrudnić życie. Nie, no zobaczmy tutaj. On mówi, musimy dzisiaj spalić to wszystko, co zjedliśmy. Nie, przez te wszystkie dni. Tak nie mówiłem. Nie byłem sobą wtedy. Tak. Ej, myszko, ty idź tutaj jakoś po liściach, albo jak nie, to na nie, po... Właśnie po liściach nie, bo tu jest ślisko. Pod górę to się idzie łatwiej. A z górki? Wchodziliście kiedyś na drzewa? Pamiętacie, jak się wchodziło? Łatwiej się zawsze pod górkę idzie. No ja po drzewach nigdy nie wchodziłam. No to zobaczymy, co tam jest. A jak myślisz, co tam jest? Nie wiem. Droga do gwiazd. Droga do nieba. I śpiew się. O matko, już nie mogę dalej. Jest! O Boże, tu jest dalej park. Aha, czyli tutaj jest taka dzikość parkowa. Niewyremontowana. To się tak wydaje, wiecie. Ale się zmachałam. I tam pewnie będzie jakieś osiedle, wiesz? No. Ludzie tu z psami na spacerek. Tu nas nigdy nie było jeszcze. Nie, tu jeszcze nas nie było. Pierwszy raz. Też się zmachałeś, widzę. No tak, tylko że ja w jakiej sprawie się zmachałem. A ja w jakiej? Zobaczcie. No tu jest cały czas pod górę jak na razie. No ja na pewno dzisiaj wszystko spalę. Ale latem tutaj musi być ciekawie, nie? Na krosie tutaj pojeździć można. No tutaj na rowerach to z górki to by była niezła jazda. Na motorze. Na motorze? Wybijasz i o matko! Na dole od razu, w parku. No. Bo to jest taki spot, jakbym się wybił, to w parku ląduję. No naprawdę. Lecę nad Gdańskiem od razu. O, patrzcie, Gdańsk. No, jak pięknie. No nie wierzę, co tutaj się dzieje. Zobaczcie. No mysza, nas tu nigdy nie było. No nas tu nigdy nie było. Co to jest? Tutaj jakiś zbiornik? Wody czy co? Co to jest? Ja, tutaj wszystko z góry widać. Ale fajna miejscowa. Odkryta. No. Odkryliśmy nowe miejsce z nowym rokiem.
Co to są, Artur? Zobacz tam, jak wypalone wszystko. Widzisz ten kolor? No. Ten kolor brązowy, sino tam, to jest tam powód tego, że tam początek ognia. I oni mieli założenie. Ale ty głupoty gadasz. Nie, no ja muszę zobaczyć, co tu jest, a jak tu przejść? Czekaj. Zakaz wejścia. Czyli coś tutaj jest pod spodem. No dobra, chodź na dół. To jest zbiornik. Jak nas nie chcą. Tak myślałam, że to jest zbiornik. Jak nas nie chcą, to idzie. No nie, nie wolno tu. Czyli wodę tu mają. Mhm. Ale po co taka woda? Wyjmij to. Ale po co taka woda? Artur, co? Do czego tu jest ta woda? No, może tutaj mają napowietrzanie. A może, ja wiem, zbiorniki wody. To chodź naokoło, co czym? Kiedyś, w dawnych czasach, budowało się wieże. Ciśnień. A teraz to ja nie wiem. A ja myślałam, że tutaj będą, słuchaj, ten. Bloki tutaj. A, ty zobacz, jakie rejony tu są. No. O cholera. Widzicie? To fajne miejsce. Tam jeszcze się idzie. O, o. A tutaj co się dzieje? Patrz, jaki widoczek. Widzisz? Jak fajowo? Zobacz, jak fajnie. Tylko dzisiaj pogoda jest do kitu. Jest mgła. I w ogóle, ale jest fajnie. Jest taka pogoda do bani. Postaram się, żeby się trzęsła rączka. No, słaba pogoda jest na widoki dzisiaj. Ale no pokaż, no pokazałam, no pokazałam. Jeszcze mi pokaż. No. I tam są osiedla. A tutaj na razie nic nie ma, ale kto wie ile to potrwa, że na razie tu nic nie ma. Pokaż mi. Tam jakiś lasek jest, tam. No. Taki zagajnik. No. Myszka mówi, że ja mam wziąć łapy. Muszę w ręce, mówi, zimno i idę spać. Tu przytrzymałam mikrofon troszeczkę. Tam tylko psy szczekają. Ty, ale co to za most tam jest? Patrz. No, nie wiem, co to jest. Widzisz ten most? Zmienimy troszeczkę przesłonę. Patrzcie, jaki smok się od razu zrobił. Patrz. Zobacz, widzisz? Uh-huh. Jak na Śląsku. Od razu. Cyk, cyk, cyk i macie Śląsk. W jedną sekundę. Oddychać się można. Koniec. A teraz jest mega mróz. Teraz jest minus 20. Co, Myszko, popatrz. Uh-huh. Nie? Minus 20 i to lekko. W obiektywie. Tak to wygląda normalnie. No. I tak wygląda ten zbiornik wody. W okazałości całej. Czy on jest używany, czy nie? No nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć. Może jest, może nie jest. A tu macie zbiornik wody, stara Orunia. Nie taka stara. Przypatrzmy się. Wichry wieją. W morze. Ale wieją wichry. Bardzo słaba widoczność jest. Czekaj. Czekaj. Opie. Widoczek. Myszko.
Matka Mariacka, tam? Tak. Tam. Nie, zaraz. Dla Boga. No i proszę, jakich zbiorników tutaj jest więcej? Tam jest jeden. No. A później ile tam jest jeszcze? Bardzo słaba widoczność. Bardzo. Trzeba przyciągnąć. Oj. Skrajne warunki. A odrzutowiec lata, widzicie? W chmurach, nie w chmurach. Bez różnicy. Wieje, nie wieje. Zobaczcie, jaki stawek zamarznięty. Ej, tu były wybuchy chyba, patrz, widzisz? Może tak. Zobacz to kółko. Że ten, petardy ktoś no, tutaj? No, no. No, faktycznie, może tak być. Tak. Ale gdzie są wtedy opakowania? Nie wiem. Może gdzieś odleciały. Może. No zobacz. Ale ktoś by tam wszedł, myślisz? No bo może rzucił. Może rzucił. Może lód by nie był za, wiesz, za gruby. Wypnęło pod spodem. No. Ja powiem wam, że przymroziło u nas. Przymroziło. No ale trochę mrozu też musi być w końcu. Tam, tam nie, nie wiało tak jak tu. Tu nie wieje tak jak tam. No, tam, no bo tam wiesz, bo tutaj jest dużo drzew, nie? A tam nie bardzo. Także teraz wyobraźcie sobie, tam gdzie nie ma drzew, jak musi wiać. No. To fajnie tak, nie? Na takim świeżym powietrzu. Wiecie o tym, że ja tylko pod spodem mam koszulkę? No, krótki rękaw. Ja mam tylko koszulkę. Ale nie jest zimno? Krótkim rękawem. No naprawdę, popatrzcie. Myślisz, że nie wierzycie? Nie wierzycie? Patrzcie. No. Cały artyst. Jemu to dobrze, że krótkich spodenek w ogóle nie masz. Ale krótka puchowa. Jak przyjdę, to robię naleśniki do krokietów. Cieszysz się? Tak. Jeszcze ten farsz, tak, który jest, to zrobię. Ostro. Smakowały ci, nie? Ostro rób. Tak. Jeść. Musisz zrobić. Potęga i moc. Madzia, jeśli oglądasz to, potęga i moc. Potęga i moc. O, tutaj tak to wygląda. Potęga. Teraz najlepsza część programu. Trzeba tu wejść. Myszko, może chodź tędy, co? Pod górę jednak. I tu jest pod górę, tędy. I tu. No nic. Tędy chyba lepiej. Ja na intelektualista się wyglądam. Trochę okulary. Trzeba ubrać. Ale to był spacer, słuchajcie. Ogień był. My zdobywali szczyty. Ogień. O matko. No teraz to można iść jeść. Intelektualista typowy. Tylko nie w okulary. Tylko nie w okulary. O, słuchajcie. A najlepsze to jest to historia, jak się wchodzi do sklepu. Tu się zawraca. Tu się zawraca, tu już nie ma dalej. A co to ja, że odstawił? Mogłeś tu robić. O matko, słuchajcie, ale naprawdę fajny spacer. Taki, ni w kij, ni dmuchał. Rany. Kochani, jak tam, chodzicie sobie na spacery? Macie swoje miejsce ulubione? Jakbyście mogli zdradzić, gdzie? My jak teraz idziemy gdziekolwiek, to tam, gdzie nie trzeba maseczki, czyli albo do parku, albo do lasu, bo tak po mieście chodzić, wow, to naprawdę żadna przyjemność w tej chwili. No. A ja lecę dalej z programem, kochani. Kolorowe sny, kiedy ja... A tu cały czas śpiewa tą piosenkę.
Wczoraj ją puszczał. Wiruje cały świat. I jeszcze ją dzisiaj dotrzyma. No. Tak. Jesteś pragnieniem. Hej, ho. O, to jest chyba stary przebój, to z kiepskich. Jest bardzo stary przebój. To z kiepskich jeszcze pamiętam. Oni tam to śpiewali i właśnie tam mnie to zainspirowało. Mam popękane usta, nie wiem co jest grane. A Myszka, a chcesz przyjąć okularki ty? Nie. Zatrzymuję cię ty. No i... Nie, ty jesteś kierownikiem tej podróży. Ale nie chcesz jako intelektualista robić? Nie, ja mam w domu dwie pary, to ja nie muszę. Już. Także widzicie, ja lubię bardzo okularki. Okularki są fajne. Właśnie w okularkach obraz, świat wygląda inaczej. Żółto. Jak mam, jak mam brązowe, to kobiety bardziej opalane, wszystkie, a teraz faceci jacyś też. No. A ja bym chciała różowe, to jakoś by tak bardziej różowo było. W różowych... Czekaj, co, do czego różowe? No świat różowy. A zaraz, w różowych to wódka wygląda jak bourbon. Jak bourbon? Przecież już bourbon nie jest różowy, tylko brązowy taki. Czekaj, no to w brązowy. Trzeba okulary brązowe ogólnie nosić. Brązowe okulary to jest to. Tylko brąz się sprawdza. Bo niebieskie co? Dykta. Dyktę pije. Także widzieliście, kochani, sztukę. Sztukę filmową. No, także jedziemy do domku. Ja zrobię krokiety. To zjemy auto, dobre ogrzewanie ma, Myszko, nie? No, dołożyłaś? Od razu jest ciepło, nie? Dołożyłaś? No. Fajnie, tak od razu jest ciepło. Bo w niektórych autach to jest zimno, zimno, zanim trzeba jechać, jechać. Długo jechać, zanim się nagrzeje, nie? No. Także, kochani, nie urogam nikomu, kto ma auto, ale... No. No, Myszko, widzieliście? Ekspertyza. A w ogóle to chcieliśmy podziękować za wszystkie życzenia, wszystkie. No i jeszcze raz od nas, słuchajcie, wszystkiego najlepszego. Naj. Bo nie wszyscy mogli być na live'ie, chociaż ci, co nie byli, to obejrzeli. Najlepszego. No, ale wszystkiego najlepszego jeszcze raz od nas, dla was. Najdłuższego. Najkrótszego to nie. A najwięcej. Aha, i chcieliśmy przypomnieć, o, że najliczniejszych. U nas jest kanał rozrywkowy i ci, co nie mają poczucia humoru, to może nie wchodzą w dział rozrywka, bo to nie służy wszystkim. Rozrywka nie służy wszystkim. No. Niektórzy, z tego co widzę po komentarzach, to jak widzą dział rozrywka, to od razu już są wściekli. Także słuchajcie, u nas jest kategoria rozrywka. A teraz lecimy do domu. Kurde, ja sobie nie mówię. Cztery krokiety. To sobie jeszcze pragnie.
Malwyżej, jak wyjdzie mi więcej naleśników, to... Ej, to jest fajnie, zrób więcej, lubię. I co? No ja sobie wszystko tam wpakuję. Co nam będzie, to można było, ja będę pakował. No dobra. Naleśniki są zawsze mile widziane. No, ale ty zawsze tam wiesz. Co ja zawsze wiesz? Ty mówiłeś, że o, dużo mięsa musi być w naleśnikach, bo inaczej... Warzywnych to by nie tak jest. Ale potem jak zrobiłam, to się zdziwiłeś, jakie dobre, nie? Ale kochani, ja sobie zawsze mogę tam coś wpakować dobrego, nie? Zawsze. No, czy to jakiegoś... Do naleśnika możesz wszystko. No, czy jakiegoś twarożku mogę sobie wpakować. Wszystko. Czy dajmy na to, mogę sobie wpakować, dajmy na to... Wszystko. Pomidorka. Wszystko, co chcesz. Naleśnik przyjmuje wszystko, na słono i na słodko. No, no, także możemy pakować wszystko. Jest bardzo wdzięcznym. Wytworem. No, potem wiadomo, jeszcze będę musiała usmażyć je. Mleko, co ja mówię, woda, co ja mówię, jajko i tarta bułka. A wiecie, już od dłuższego czasu szukam pompki. Nie mogę, w nocy o 6 rano myślałem, gdzie jest pompka, ta do tego, pompka do... Do pompowania. Do pompowania materaca. No. Nie mogę jej namierzyć, no cholera. No. Macie jakiś sposób na odnalezienie pompki? Jakiś coś, pomysł, jak wy to robicie? Bo cholera, nie wiem jak to... Już myślałem w nocy, no naprawdę. Gdzie ta pompka może być? Nie, nic do mnie nie... Ja też nie wiem. Nie mam pomysłu. No ja też. Ja z tą pompką, czy z tą pompką. Dobra. Z takimi krokietami, słuchajcie, żeby to nie było tyle pracy, to można by było naprawdę często robić takie krokiety. Ale wtedy one by nie były takie wyjątkowe na Wigilię, jak mama je robi, nie? No. Ty jesteś mamą teraz już? Nie, jak moja mama robi. O, dobra. Jedziemy. Pamiętajcie, że do naleśników zawsze lepiej jest dawać wodę gazowaną. No. Także ciasto już jest. Ciach, ciach, ciach. Bierzemy łyżkę. Weźmiemy tą, bo tamta jest za duża. No słuchajcie, spacerek był naprawdę pierwsza klasa. Fajnie. Już dawno nie byliśmy. Nie ukrywajmy. No. Duże horyzonty. Dawno nie byliśmy na takim spacerze. Ale jajko już od razu roztrzepię. Jajko, tarta bułka musi być. No zobaczymy, czy tym razem pójdzie do kosza pierwszy naleśnik. Nie, nie może. No, często tak jest, że idzie. Czy chce, czy nie chce? Myszko, wtedy się nie liczyło. Nie liczyło? Zrób mniejszy gaz. No nie, ma na tym.
Słuchajcie, pierwszy naleśnik wyszedł, drugi też. Także jest dobrze. I teraz zawijam, a wy zresztą widzicie wszystko. No. Ja akurat robię takie mniejsze naleśniki na mniejszej patelni. Wtedy szybciej się usmażą. Ale to już jak kto woli, nie? Moja mama robi duże na przykład, na dużej patelni. Teraz jajeczka. Sól obowiązkowo. Pieprz też obowiązkowo. I roztrzepujemy też obowiązkowo. I teraz drugą ręką wyciągamy tartą bułkę. Obowiązkowo. Obowiązkowo, bo zawsze jedna ręka w kuchni to jest zdecydowanie za mało. Nie damy rady na jedną rękę nic zrobić. I teraz, zanim nam się przypali naleśnik, to tu wsypujemy tartą bułkę, której będzie oczywiście za dużo. Zawsze jest za dużo. Zawsze. No ale chodzi o to, żeby kupować nową. Raz. I teraz wyciągamy naleśnika. O, naleśnik zaraz nam spadnie na podłogę, ale to nic. Tutaj dajemy z ręcznika trochę oleju. Obowiązkowo. Wylewamy ciasto, którego jest jak zwykle. Jak mam tą drugą łyżkę, to jest go za dużo, jak mam tą łyżkę, to jest go za mało. To jest normalka. O. I teraz musimy umyć drugą patelnię, aby móc smażyć. Jestem plawieniem. Ej. O. Wiruje cały psiak. Ej. O. Jestem plawieniem. Kolorowe śniki. Ja dotykam ciebie. Zwariować. Kolorowe śniki. Gdy ja dotykam. Wiruje cały psiak. Ej. O. Jestem pragnieniem. Dobra, i zaraz będę smażyć olej. Dobra, tu szybciutko, gdzie jest mój farsz? Matko jedyna. Tu. Bo mi się zaraz przyjada naleśnik. To jest między innymi. Kto pyta? Mama pyta. I... Jakby coś, to zawsze mogę iść jutro jeszcze po pieczarki i dorobić farszu. Także to nie jest problem. Mówię wam, mało rąk. O, wystarczyło ciasta. Dobra, no i smażymy.
No i cztery krokiciki będą. Już jest parę godzin później, bo zjedliśmy obiad, zjedliśmy te krokiety. Ja się 15 minut zdrzemnęłam, porobiłam jeszcze sporo rzeczy i teraz przyszłam, pomimo tego, że już jest później, przyszłam dosmażyć te naleśniki, bo zrobiłam tylko tak, żeby wiecie, tyle dla nas, żeby zjeść te krokiety, żeby zimnych nie jeść. No i teraz zrobię do końca to ciasto, wyrobię, bo już wtedy, wiecie, wylałam z tych sylwestrowych krokietów, to wylałam do kosza, bo już nie miałam miejsca w lodówce i no i wiecie, się popsuło, nie chciałam ryzykować. No i tak wyrzuciłam po prostu. Wylałam, więc tego już bym nie chciała zmarnować. Nie wiem, ile tu będzie. Raz, 2, 3, 4, może 5. Może z 5 będzie. No. Ale to fajnie. To tak jak mówi Artur. Zawsze się tam do czegoś naleśniki wykorzysta. Często też robię takie, widzieliście pewnie nieraz, na przykład pieczarki podsmażone z papryką i ser do tego, albo bez sera nawet, albo taki farsz robię często z kaszą gryczaną, z pieczarkami, z papryką, z cukinią i też to wszystko takie podsmażone z cebulką albo bez, zależy czy ktoś lubi, i też to jest też często dla mnie farsz do naleśników i wtedy jeszcze na wierzch można, słuchajcie, troszeczkę sera dorzucić, no także można jakiś sos zrobić do tych naleśników i polać, na przykład często Artur lubi jak zrobię sos cząstkowy, czyli jogurt naturalny i czosnek do tego, sól i pieprz. Tak, i to jest dla niego najlepszy sos. I on może być ten sos do wszystkiego. No. Także ja zrobię do końca te naleśniki. I wtedy idę dla was robić vlog. Bo to, tak jak zawsze, codziennie, chciałabym, żebyście dzisiaj ten vlog dostali. No. No i tak to jest, no i tak to jest, zaczynamy nowy rok, zobaczymy co on nam przyniesie ciekawego, miejmy nadzieję, że ciekawego, nie? No jak na razie po prostu z tego co słyszę, to wszyscy mówią, żeby tylko nie było gorzej, żeby tylko nie było gorzej, każdy ma nadzieję.
No, dla wielu osób, pomimo tego, że ten rok no, nie był zbyt pozytywny z wiadomych przyczyn, to ogólnie ten rok, wiecie, był pozytywny, no bo jak komuś, pomimo tego, co się dzieje, ktoś miał jakieś pozytywne wydarzenia w swoim życiu, no to wiadomo, że fajnie. O, jeden naleśniczek jest. I tak będę. Trochę muszę ogień zmniejszyć. No, także fajnie, jak dla kogoś jest pozytywnie, to jest tylko się cieszyć. No, u nas też zmiany, bo nie da się ukryć, że otwarcie hodowli to jest duża dla nas poważna decyzja i duża zmiana. No ostatnio w ogóle nam tych zmian trochę, wiecie, najpierw zaręczyny, potem ślub, potem hodowla. Także ostatnimi laty się dzieje trochę u nas, nie powiem, że nie. No ale fajnie. Najważniejsze, żeby, wiecie, wszystko było dobrze i najważniejsze jest tak naprawdę zdrowie, bo bez zdrowia to ani rusz. O, czarny przyszedł. Słuchajcie, koty śpią wszystkie. Dam mu chrupki. Masz chrupki. Proszę. No w ogóle ten karmę muszę suchą muszę kupić, ale to przez internet będę kupowała, także muszę kupić. A i co chciałam powiedzieć, zamówiłam pewną rzecz przez internet dla kotków, ale to Wam pokażę dopiero jak przyjdzie, a trochę będzie szła, także zobaczycie, wszystko zobaczycie, wszystko zobaczycie. No, po obiadku oczywiście zjadłam sobie kawałek, a nawet dwa serniczka. Serniczek mi wyszedł. Taki, wiecie, taki puszysty, taki fajny. Bez rodzynek, bo tak no, za rodzynkami to nie każdy przepada. Więc zrobiłam po prostu tylko polany czekoladą. Taki, no naprawdę taki puszysty mi wyszedł. Co prawda niski, myślałam, że będzie wyższy. No ale jakbym dała mniejszą blaszkę, to by wyszedł wyższy, ale taką no, niższą, mniejszą blaszkę, taką tortownicę, którą miałam, dałam do makowca, więc no, był niższy, ale w smaku to niczego mu tam nie ujęło. No, drugi naleśnik. A fajnie jest tak sobie ten zjeść po obiadku domowego serniczka. No. Piję wodę. Co jeszcze muszę kupić? Imbir muszę kupić. To ile mi tu jeszcze zostało? Na dwa jeszcze. Widzicie, jakie mam oko? 5 będzie. Takie mam oko. No, kochani. Dajcie znać, co tam u Was słychać, jak spędziliście Sylwestra. Niektórzy z Was napisali. No, przeważnie wszyscy w domu, niektórzy spali. No, ogólnie teraz wiecie, wiadomo, że albo ktoś był u siebie w domu, albo szedł na jakąś domówkę. A przeważnie jak ktoś z dziećmi, no to wiadomo, że został w domu. Także tak to wygląda. A nasi znajomi to też przeważnie wszyscy zostali w domu. Jedna koleżanka to nawet sama po prostu była w domu, bo jej się nie chciało. Zapraszaliśmy ją, ale no nie chciało jej się przyjść, więc nie miała nastroju, no więc no trudno. No, także
No. Także wiecie, różnie jest. Na pewno gdzieś tam nie każdy miał w tym roku, że tak powiem, ani ochoty, ani powodów świętować. Z wiadomych przyczyn. Różnie tam się u ludzi układa, więc wszystko jest jak najbardziej do zrozumienia. No. Ale mi się naprawdę w tym roku Sylwester bardzo, bardzo podobał. Zresztą w tamtym roku też mi się bardzo podobał, ale jakoś tak w tym roku, nie wiem, może dlatego, że ten rok jest taki... Już mi tak brakowało takiej rozrywki jakiejś, to może dlatego właśnie. No dobra, róbmy naleśniczki. I idziemy montować vlog. Bo się nie wyrobimy. No a potem idę, słuchajcie. Zmyć makijaż. Albo te resztki, które zostały bardziej. I się wykąpać. I Hasiu. Już nawet dzisiaj chyba nie zdążymy żadnego filmu obejrzeć. Muszę tak, bo już mam resztkę. O. No ciekawe, czy mi tu wystarczy jeszcze na jednego takiego małego. Mi wystarczy. No mam pomarańcze, słuchajcie, jeszcze muszę zjeść te pomarańcze. A w ogóle koleżanka przyniosła siatkę pomarańczy i jej to od razu dałam. O nie, 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 nie. O nie, nie, nie. Ewa, zawsze odwiedzam tutaj, a to z jednym, a to z drugim. Cała plejada jest. A to z trzecim? Zawsze z kimś. Łasuch numer jeden. Łasuch. Pokażcie, pokaż brzuszek. Jak tatuś ma? A, jest brzuszek. W tatusia ślady idzie. Co mamo maś tu dobrego? To on by tu nie pojadł. Może by pojadł. Nie pojadłby. Szynkę dawaj. Nie ma szynki. Jest. Nie ma. Masz schowaną. Dawaj, widziałem. Masz. Dawaj. Szybciej. Mielonka taty jest. Mielonka? No. Mielonka. Myszko? On lubi mielonkę. On lubi się mielonka, to jest gówno. Nie, mielonka. A on nie chce, on chce szynkę twoją. Nie, ja nie mam. Dawaj. Ja szybko. Nie mam. Ja nie mam. Ja nie mam szynki. Ja nie mam szynki. Dawaj, nie gadaj. On tu patrzy. Szybko! Co tu się wyprawia? Szybko, dawaj! Albo daje się, bo cię likwiduje! Tak! On przed chwilą dostał chrupki. Mało! Mało! Zobaczcie, jaki brzuch. Siadło. On to ma, niech panie... Niech będzie lato, co on będzie więcej na dwór chciał wychodzić. Tak, leżeć na dworzu, na słońcu. Na słońcu, tak. Jemu to jest chyba już bez różnicy, gdzie on leży. Czy w domu, czy... Ważne, żeby leżeć. On leży, się naje i leży. Leży i... Jedyna pozycja, w której ja go widzę, ale to... Ale ty nie mów, bo teraz leży. Wiecie co? Naprawdę, Leila i Ewa to go gonią. Gonią go normalnie po całym domu i on ma z nimi zabawę. Także kochani. Zawsze, jak go pamiętam, to zawsze on leży. Nie, teraz to on ma sport. I tak, powiem wam, że naprawdę, co go widzę, to on leży. Patrz, już! Już poszedł, kochani, już poszedł patrzeć, czy jest jedzenie. Czy miska się zapełniła? Dokładnie. Jest! Ostatni, piąty naleśnik, ho, ho, ho! I teraz widzicie, jak myszka dobrze robi. Ja ją podziwiam, że ona tak umie. Tak? Podziwiasz? A ja bym chciała, żebyś mi pokazał, jak mi podziwiasz. Patrz dalej, je te chrupki.
Jeszcze się nie najadł. No, myszka ma tu wszystko, co jej trzeba. Idę. Kolor. Jeszcze raz, dzisiaj to zaśpiewaj, to chyba padnę. Idę, kochani. Idę zobaczyć, czy gdzieś mnie nie ma, tak? Bo akcja jest tego typu, że nie nagrałem jeszcze filmiku na kanał, no przecież idę teraz nagrywać. Tak? Tak, ale akurat... Co ty masz z tą ręką? To jest ten, wampir. Wilkołak, na wilkołaka lecę. I nie nagrałem jeszcze nic, ale... W sensie, że w tym roku? Nie, teraz nagrywać zacząłem, jakieś tak? Kilka tygodni temu. Kilka tygodni temu zacząłeś nagrywać i jeszcze nie nagrałeś? Nie, zacząłem nagrywać i co tydzień, walę dla was normalnie odcinek, ale właśnie dzisiaj mysza... Idź już sobie. Dzisiaj mysza będzie... komputer zajmie. No wiadomo. Także kochani, jakby ktoś z was miał drugi komputer do odstąpienia, ja się bardzo nie obrażę. Jakbyście nie potrzebowali komputera, bo Artur jest bezkomputerowy. Bo muszę nagrać, a muszę to wysłać. Także kochani, zmykam zrobić, montować dla was filmik. Dzięki za dzisiaj, do jutra, pa pa. Wilkołaki wyjął.